Jak pozyskiwać umowy na wyłączność bez zimnych telefonów? Jeśli włączyłeś ten film, prawdopodobnie jesteś agentem nieruchomości lub prowadzisz swoje biuro. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Adam Malujda i prowadzę największą w Polsce agencję konsultingową, marketingową dla biur nieruchomości. Dodatkowo z miesiąca na miesiąc szkolę pośredników nieruchomości z zakresu sprzedaży, marketingu oraz budowania swojej marki osobistej. Więc zanim przejdziemy tak naprawdę do tematu tego filmu, czyli jak pozyskiwać umowy na wyłączność bez zimnych telefonów, zastanówmy się, dlaczego te zimne telefony nie działają już tak dobrze jak kiedyś. I takim numer jeden powodem jest to, że coraz więcej powstaje biur nieruchomości, coraz więcej agentów nieruchomości dołącza do tego rynku. Wszyscy chcą nachapać się, złapać tą bańkę, zarobić pieniądze. Każdy robi po prostu to samo. Czyli w momencie, kiedy klient wystawia swoje mieszkanie, załóżmy na oto dom, lub swój dom, lub swoją działkę, na te ogłoszenia dzwoni naraz 10, 15, 20 pośredników. Mam wielu znajomych, którzy sprzedawali nawet nieruchomości w ostatnim czasie, i sami mi mówili, że jakby wystawili nieruchomość i okej, zaraz mieli 15 telefonów. To jest duży problem, bo teraz jak ten klient ma wybrać ciebie, dlaczego akurat ma wybrać ciebie, a nie kogoś z konkurencji, gdzie dostał 14 innych telefonów w tym samym czy w podobnym po prostu czasie. Dlaczego akurat ma wybrać ciebie? I teraz współpracując z klientami z branży nieruchomości zauważyłem często taką dziwną zależność, że chcemy mieć klientów najlepiej wszystkich, najlepiej takich, którzy płacą wysokie prowizje, a tak naprawdę nasza oferta totalnie się nie różni od konkurencji. Czyli bardzo często my oferujemy mniej niż konkurencja i chcemy za to wyższą prowizję. Czyli na początku zastanówcie się nad swoją ofertą, czy aby na pewno wasza oferta jest atrakcyjniejsza niż oferta konkurencji. Bo jeśli konkurencja bierze 3%, a wy chcecie brać 4%, bo uważacie się na przykład za agencję premium, chcecie brać 4, 5, 6%, to zastanówcie się dobrze, czy faktycznie wasza oferta jest lepsza, czy faktycznie szybciej sprzedajecie nieruchomości, robicie więcej dla klienta, macie lepszą obsługę klienta. Zastanówcie się, czy tak faktycznie jest. Bo jeśli tak nie jest, bardzo ciężko wam będzie po prostu pozyskiwać te umowy i się wyróżniać na tle konkurencji. Będziecie po prostu przez klienta uważani jak każdy, jak te 99% rynku. Okej, takim pierwszym sposobem, żeby pozyskać umowy na wyłączność bez zimnych telefonów, jest budowa swojej marki osobistej. Budowa marki osobistej to jest chyba najlepsza rzecz, którą możesz zrobić, jeśli serio chcesz się rozwijać w branży nieruchomości, jeśli chcesz serio grać w grę długoterminową, to musisz budować markę osobistą. Budując markę osobistą, tak naprawdę napędzasz taki efekt kuli śnieżnej. Czyli dzisiaj stworzyłeś jakąś treść, bądź stworzyłaś, nikt tego nie polubił. Zrobić to za tydzień, polubi to jedna osoba. Zrobić to za miesiąc, polubi to 5 osób. Dzisiaj o tobie słyszy tylko twoi znajomi, wiedzą, że jesteś agentem nieruchomości, że masz swoje biuro, zaraz trochę więcej osób, zaraz najmniej swoich znajomych. To wszystko się nakręca. Budując markę osobistą, idziemy po prostu w mocny efekt kuli śnieżnej. Czyli jeśli chcesz grać w grę długoterminową, biznes to jest gra długoterminowa i to też ci zalecam. Musisz zacząć budować swoją markę osobistą. Nie zliczę, ilu klientów ja pozyskałem dzięki swojej marce osobistej, nie zliczę, ilu klientów moi klienci pozyskali, korzystając ze swoich marek osobistych. To jest po prostu coś, co działa i ludzie tego chcą. Ludzie lubią ludzi. Ludzie nie chcą kolejnej agencji, która zakrywa się pod logo. Ludzie chcą po prostu marki osobistej, która się wyróżnia, która robi tutaj swoje rzeczy. I teraz bardzo ważny tip, jeśli budujesz swoją markę osobistą. Nie rób tego, co wszyscy. To jest bardzo ważna rzecz, ale to, co ja zauważam w momencie, kiedy konsultuję agencje, pośredników nieruchomości. Wszyscy chcą budować marki osobiste, natomiast wszyscy robią po prostu to, co 99% rynku. I wtedy budując markę osobistą, gdzie tak naprawdę kopiujesz posty innych, patrzysz, okej, konkurencja zrobiła to, zrobimy to samo, tak naprawdę cały czas grasz w tą grę, gdzie jesteś jak 99% innych biur nieruchomości czy pośredników przy zimnych telefonach. Tip ode mnie, budujemy markę osobistą, zaczynamy tworzyć treści w social media, zaczynamy zbierać kontakty, może na jakichś konferencjach jeździć, na jakieś szkolenia, jakieś oczywiście branżowe, jakieś śniadania pośredników, budujemy swoją markę osobistą, tworzymy treści, dzielimy się wiedzą i w ten sposób napędzamy ten efekt kuli śnieżnej i zobaczycie, że co jakiś czas zaczną się do was odzywać klienci, co jakiś czas zaczną ci klienci po prostu do was przychodzić. Drugim takim sposobem, który ja rekomenduję, są to po prostu działania marketingowo-reklamowe. To jest coś, co działa po prostu bardzo szybko. Czyli my możemy wdrożyć reklamy dzisiaj, a już za tydzień mieć pierwsze spotkania, pierwsze umowy na wyłączność i pierwszych klientów. To jest bardzo fajny sposób, to jest sposób, z którym my działamy z naszymi klientami regularnie, z miesiąca na miesiąc od ponad 3 lat. Dzięki
odpowiednim strategiom marketingowym docieramy idealnie do klientów, którzy chcą sprzedać nieruchomość, i z tymi klientami nasi klienci podpisują umowy na wyłączność, później robią transakcje i w ten sposób się wyróżniają. Czyli mają marketing, który po prostu przyciąga ich idealnych klientów. Robią to ruchem płatnym, natomiast dzięki temu, że mają dobry ten marketing, znowu się wyróżniają. W momencie, kiedy załóżmy w takiej Warszawie jest 4000 pośredników i 3500 dzwoni na zimno, a reklamy robi na przykład tylko 20-30, to zobaczcie, jaki tam jest kawałek tortu do znalezienia. Jaki tam jest rynek, który jeszcze możemy wykorzystać. Więc numer dwa tip to po prostu odpowiednio stworzone reklamy, odpowiednio stworzone strategie, lejki marketingowe. My u naszych klientów wprowadzamy nasz autorski hybrydowy system marketingowo-sprzedażowy. Tutaj możesz go właśnie zobaczyć. I nasi klienci dzięki temu naszemu systemowi osiągają dokładnie takie wyniki. Więc jeśli chcesz naprawdę mocno zadbać o to, jak wygląda twój biznes, oferta, marka osobista plus reklamy, to są trzy zajebiste naprawdę takie tipy, które mogę dać ci w tym momencie. Połączenie tego wszystkiego na pewno da super efekty. Taki punkt trzeci, nawet czwarty, jeśli chodzi o to, jak zrobić to naprawdę dobrze, to jest połączenie tego wszystkiego w całość. Moją strategią jest to, że buduję swoją markę osobistą, co nie znaczy, że sam nie wydaję regularnie z miesiąca na miesiąc pieniędzy na reklamy. Co nie znaczy, że nadal nie pracuję nad swoją ofertą, aby wyróżniać się na tle konkurencji. To samo rekomenduję tobie, czyli najlepiej działa połączenie wszystkiego. Jeśli dopiero zaczynasz, zacznij od jednej rzeczy. Skup się tylko na poprawie oferty, skup się tylko na marce osobistej, albo idź po prostu w lejki, strategie marketingowe i w reklamy. Natomiast jeśli chcesz długoterminowo osiągać jak najlepsze efekty, ja ci po prostu rekomenduję tworzenie treści, budowanie swojej marki osobistej, dopalanie tego reklamami, gdzie te reklamy tak naprawdę mają sprawić, że każdego dnia odzywają się do nas osoby, które chcą sprzedać razem z nami nieruchomość i naszym celem jest umówić spotkanie z tymi osobami i później tą umowę podpisać, to wtedy działa najlepiej. Czyli mamy ofertę inną niż konkurencja, mamy markę osobistą, plus mamy strategie marketingowe, które po prostu pozyskują nam leady i my generujemy dzięki temu umowy na wyłączność. Jak tak sobie spojrzysz na ten cały biznes, to zobaczysz, że największe osoby w branży nieruchomości mają przede wszystkim marki osobiste. Mają marki osobiste, które pozwalają im tak naprawdę dyktować warunki na rynku. Pozwalają im dyktować ceny, prowizje. Jeśli masz markę osobistą, to bardzo często ci klienci są tak naprawdę tak jakby trafiali do ciebie z polecenia. Jeśli ktoś do ciebie się zgłasza przez twoją markę osobistą, chce z tobą działać, ponieważ wiesz, że jesteś po prostu najlepszy na rynku, to często ten klient będzie taki, jak to jest klient z polecenia, a tacy klienci są po prostu najlepsi. Więc podsumowując, jeśli chcecie pozyskiwać umowy na wyłączność bez zimnych telefonów, idźcie w markę osobistą, nigdy, nigdy na tym nie stracicie. Idźcie w marketing, miejcie zaufanie ludzi, którzy się na tym znają, którym możecie powierzyć właśnie wasze działania marketingowe i którzy będą potrafili wygenerować dla was umowy na wyłączność. I bawcie się też ofertą, zróbcie tak, żeby wasza oferta była inna niż konkurencja, bo tylko wtedy wyróżnicie się i po prostu wygracie. Więc bardzo ci dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli był dla ciebie pomocny, zostaw suba, a jeśli prowadzisz swoje biuro nieruchomości lub jesteś agentem nieruchomości, sprawdź dwa linki w opisie, bo tam też mam coś przygotowanego dla ciebie. Więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia i do następnego. Cześć!